Kamil Tokarz, witam w kolejnym odcinku Wehikuł Czasu. Poruszymy w nim temat obławy augustowskiej, akcji przeprowadzonej w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Radzieckiej i wojska NKWD. Cel był prosty – rozbicie i likwidacja oddziałów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Schwytane osoby czerwonoarmiści dostarczali do punktów, gdzie przejmowały ich jednostki kontrwywiadu wojskowego, tak zwanego SMIERSZ, specjalnego oddziału do wykrywania szpiegów. Zatrzymano wówczas 7 tysięcy osób. Co najmniej 600 polskich członków AK oraz ich pomocników przeznaczono do likwidacji. Zostali przewiezieni w nieznane miejsce. Do dziś nie odkryto ich grobów. W czerwcu 1926 roku został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki. O prezydencie można mówić wiele, ale mało kto wie, że miał prawie 500 chrześniaków. Jak to możliwe? Wydał oświadczenie, że będzie ojcem chrzestnym dla każdego siódmego syna. Warunkiem było, aby dziecko pochodziło z polskiej niekaranej rodziny. Chrześniacy mieli przywileje bezpłatnej nauki w kraju i za granicą, bezpłatne przejazdy i opiekę zdrowotną oraz stypendium na samodzielny start w życiu. Do zobaczenia w następnym odcinku.